przeświadczenie, że to, o czym mówi suweren, ten, który wybrał was na zaszczytne miejsce w Sejmie i Senacie, aby był słuchany. Ludzie, społeczeństwo domaga się sprawiedliwości. W tej chwili lansuje się tezę, że państwo to moralność i dlatego właśnie chcemy mieć moralne państwo. Chcemy, żeby sprawy narodu były stawiane na pierwszym miejscu. Oby nigdy nie stanęły takie sprawy, które będą przeczyły interesowi narodowemu. No widzimy w tej chwili coś nadzwyczajnego, że został wprowadzony autobus, który zablokował wyjazd prezydenta Rzeczypospolitej. To musi w jakiś sposób przerażać. To kiedy znaleźli się ludzie z wejściami, to będą mi się skończyć to bardzo źle. Dziękuję za to, że wszystko się rozwiązało na swoje konsekwencje.